Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Kwiatek, który wszyscy, prawie wszyscy lubimy za jego zapach przede wszystkim. No i zobaczymy, jak nam się to uda. Zapach jest faktycznie niesamowity. U mnie niestety już przekwita. Słuchajcie, zastanawiałam się, jak do tego podejść i przeglądałam moje starsze prace i patrzyłam, że już no, zmalowałam to kilka i chyba one są troszeczkę, nie wiem, takie tak ładne, że aż kiczowate. Można, maluję to w ten sposób. Zastanawiałam się, jak można by jeszcze. Nie próbowałam soli, ale podejrzewam, że solą też można by uzyskać jakiś tam fajny efekt. Taka forma, troszeczkę prześwitów, do tego jakby dodać tutaj gałązkę tak i tak i tutaj wykombinować następny, już byłby to jakiś bez. Swoją drogą nie wiedziałam, że bez to lilak, że to taka nazwa. Nie wiem, która jest właściwa. Ja nazwę lilak dopiero teraz odkryłam. Ciap i mogłoby to być tak. Pomyślałam sobie jeszcze, że może można wykorzystać właśnie gąbkę. I już wczoraj się troszeczkę bawiłam. Zobaczcie, właściwie tą gąbką można by też. Jeżeli jeszcze zamoczę od razu w dwóch kolorach, to zobaczcie, całkiem szybko i cwanie można by osiągnąć kwiatek. Jeżeli sobie na to jeszcze troszeczkę ciapnę wodą, gdzieś tam dam się temu poprzesuwać, popłynąć. Czemu nie? Może nawet fajniejsze, ciekawsze niż to. Nie wiem, czy to jeszcze widoczne w kadrze. I też, no nie powiem, chyba nawet ciekawsze, prawda? Nie wiem, na co się zdecyduję. Zrobiłam już sobie szkic. Odkładam próbowanie. Zrobiłam sobie wczoraj taki szkic i zobaczę. Ponieważ format jest mały, a gąbka właściwie fajniejsza jest do dużych rozmiarów, no ale nic. Zobaczcie, znaczy, czy to widać. Zobaczcie, jak fajnie już tutaj na tej gąbce zamaczam tak. Pokażę to wyraźniej. Tutaj mam niebieskie, fiolety, róże. Jeżeli zrobię tak, że na tej gąbce znajdzie mi się tych kilka kolorów, zrobię próbę, bo to od razu te kolory gdzieś tutaj mi się znajdą. I fajnie się razem ze sobą wymieszają. No dobrze. To spróbujmy to zrobić w ten sposób. Chyba za pomocą gąbki jeszcze nie malowałam, ale spójrzcie, jak fajnie, szybko i bezboleśnie. To, gdzie potrzebuję jakieś cienie, jakieś wejścia głębsze, to sobie zrobię za chwileczkę. Najważniejsze, że tą formę mogę fajnie uchwycić. Wczoraj malowałam, czy tak, inaczej, pędzelkiem. Ale powiem Wam, że to jest ciekawsze. Taka wersja dla leniwych ludzi. Tutaj dam troszeczkę więcej tego różowego. Teraz Wam pokażę, jaki błąd można popełnić, stosując gąbkę, tylko chcę... A tu jest jeszcze jakiś, tam się ukrył. Dam temu troszeczkę popłynąć. Fajne, nie? Takie czary. Bardzo mi się podoba. Jaki błąd można popełnić przy gąbce? To sobie oczywiście tam potem pracuje, widzicie, to się przemieszcza, ta plama się przesuwa, ale właśnie to jest fajne, że w akwareli takie niespodzianki bywają miłe. Zamoczyłam gąbkę w tej mojej tutaj przygotowanej farbie. I teraz ona robi takie stemple.
zobaczcie, jeżeli nie ruszam, to to jest ciągle ten sam wzór. Widzicie? Ten niebieski u góry, ten fiolet na dole. Dlatego ja, używając gąbki, troszeczkę przekręcam. Robię tak, żeby mi się właśnie ten wzór nie powtarzał. Żeby mi się coś takiego nie zrobiło, nie przyciskam zbyt mocno, tu zrobię. Takie przyciśnięcie mocne powoduje, że jest taka plama. Zaleciutkie powoduje coś takiego. Czyli biorę sobie taką gąbkę, biorę sobie kawałek papieru i ćwiczę, jeżeli chcę to spróbować. Patrzę właśnie na to, jak to robić, żeby wyszło fajnie. Za dużo koloru, tak jak teraz dałam, tak bardzo dużo koloru na gąbce, powoduje, że jest on taki bardzo intensywny i no troszeczkę straszny. Nawet ciapnięcie spowoduje, że ach, takie to jakieś aż ciarki po plecach idą. Dobrze, więc jak pracować gąbką, już pokazałam, teraz wracam do tego mojego motywu, zobaczę, czy się troszeczkę przesunęło. Przesunęło się fajnie, ale tak nieznacznie i paluchy brudne. I tak właśnie tak, takim dmuchnięciem, w którą stronę chciałabym, żeby poszło mi to bardziej, może tu gdzieś, więc dam temu gdzieś tutaj do góry popłynąć, tak właśnie pięknie, akwarelowo. A teraz muszę, przepraszam, troszeczkę podłogę wybrudzić. Zobaczcie, jaki fajny myszek się utworzył. Taki dmuch akwarelowy. Potrzebna nam jest jakaś zieleń, oczywiście. To sobie tutaj coś zielonego szybciutko wymieszam. Czy już jeszcze w kadrze sprawdzę? Chyba jestem. Tak, teraz jestem. Jakaś zieleń, jakaś fajna, to jest taka w tym, tak, coś takiego. Troszeczkę tego i tego. Za każdym razem, kiedy mieszam farby i nie jestem pewna, no to robię sobie próbę. I teraz tutaj mam papier jeszcze wilgotny, więc wiadomo, że jak położę, to on sobie tam pójdzie troszeczkę gdzie chce. Ale ponieważ to jest taka gęstwina tutaj, tu się to wszystko spotyka, tu nawet był, widzicie? Tutaj na to trzeba zwracać uwagę, aby nam się nie zatrzymało w tym miejscu, więc najlepiej przesunąć odrobinę, a gdyby się nam zrobiło zbyt jakieś tam, to było tak, to nawet ten czubek będę mogła sobie teraz troszeczkę, czy może ten brzeg tutaj rozjaśnić, obserwować, cały czas obserwować to, co papier robi. To zbiorę od razu, bo mi się nie podoba, a nie chcę sobie zaprzątać głowy tym przez cały czas, żeby pilnować, co to robi. Te liście. Tutaj mam jakiś drugi i teraz jest takie wyjście, że mogłabym sobie tutaj plamą pójść. Jak to teraz zrobię, a potem tych liści szukać. Można je oczywiście od razu pojedynczo malować, ale to jest takie troszeczkę nudne. Tu wejdę troszeczkę z tą zielenią w ten głąb i niech się tam gdzieś przemieszcza. Thank you.
Ja się z Wami żegnam i do następnego spotkania przy akwareli. Pa!